Hejka, z tej strony Norbix i witam was w kolejnym odcineczku z naszej hardkorowej serii w Minecrafta oczywiście. Zaszło parę zmian. Ups. No dodałem spoiler. Miś skończony. Zapożyczyłem go od tutaj Wicki, naszej kochanej, czyli Pasty. Także Pastę pozdrawiamy właśnie a propos. Wydaje mi się, że troszkę za cicho to wszystko jest. Także pozdrawiamy Pastę, troszkę przerobiłem, bo zamiast gliny i tam paru innych spraw, to po prostu wykorzystałem szarą wełnę, której miałem w zapasie i tak samo z noskiem. Wydaje mi się, że też zniżyłem główkę, troszkę zaokrągliłem, wydaje mi się, że wygląda to troszkę better. Także Pasta, dziękuję za podesłanie mi tego, bo mnie tym zainspirowałeś i tego misia tu jednak postawiłem, a nie tam, ani nigdzie indziej. Tu jeszcze troszkę się wyrówna, żeby go bardziej było widać, także subcio. Tutaj coś powstało, bo jeszcze tutaj mam zamiar postawić dach, jednak prowizoryczne schody oczywiście. Tam, taradam, troszkę się zmieniło, lampy, te sprawy. No i zrobiłem sobie taką kuchnię śmieszną, bo czemu by nie? Zgodnie z tym, co Niebieski pisał, ja to zrobiłem już po nagraniu właściwie, ale zrobiłem. Tutaj przyniosłem tu lapis i kowadło to do enchantowania, grindstone chyba się tak nazywa. No i łóżko przeniosłem sobie na górę. Gdzie? A tutaj. No bo czemu by nie? Swoją drogą właśnie, mógłbym się pozbyć tego, czego już nie potrzebuję tak na dobrą sprawę. Czyli wełny. Gdzie by ją włożyć? Gdzieś kolekcjonować? O, właśnie tu. Troszkę zostało, także spoko, na przyszłość będzie. Zrzućmy się od razu. Właśnie, nie porobiłem dalej tych tabliczek. Nie wiem czemu. Ale zrobimy. Okejka. A propos enchantów. Enchantowałem kolejny kill off. Znaczy, ściągnąłem po prostu enchant z kolejnego kill offu. I kolejny kill off, jaki zenchantowałem. Zgadnijcie, co mi się trafiło. Na pewno nie zgadniecie. Oczywiście również Silk Touch. No i ściągnąłem już po prostu tego trzeciego Silk Toucha, bo uznałem, że w ogóle nie ma sensu go mieć. I zenchantowałem efektywność 4, unbreaking 3, więc ok, ale nie mamy fortunki, co mnie bardzo boli. I chyba zrobię taki myk, że ściągnę zaraz tutaj, bo tu jest tak, Silk Touch, unbreaking, efektywność. Czyli ja drugiego Silk Toucha tak na dobrą sprawę nie potrzebuję, czyli tego. Więc chyba sobie po prostu ściągnę ten enchant, właśnie. A jakbym dwa Silk Toucha wrzucił, co w ogóle powstaje? Efektywność 5. Dobra, to się zrobi książką po prostu. Ściągnę sobie z tego czegoś enchant. Weźmiemy sobie lapis i spróbujemy zrobić fortunkę, bo jest fortuna 3, efektywność and breaking. No i to jest fajny kill off. To jest mega fajny kill off. Nie tak. Broń Boże, nie tak. Efektywność 5, unbreaking 3 i fortun 3, tak? Tak powinno być. A w drugą stronę 25 leveli. Wychodzi na to samo. A tu 11 leveli. Nie wiem, jak to działa, ale efektywność 3, unbreaking. A tam się coś zmieniało w ogóle? Nie, efektywność 5. I tu jest to samo, no nie? Tylko to jest mniej leveli kosztuje. Nie wiem, wiertełko. Ciach. I mamy super kill off. Efektywność, fortunka, unbreaking. Kozak totalny. Troszkę leveli się pozbyliśmy, ale rozmnożyć zwierzęta i podejrzewam, że koło 30 levela już będę miał. O, jeszcze tego loga nam zostało trochę. No bo dżungli sobie stary był. Stary sobie przyniósł kakałko, żeby mieć brązową wełnę. Posadziłem te drzewka, bo tam wyciąłem ich masę i stwierdziłem, że no fajnie by było ich mieć więcej. Tylko widzę, że mi tu powyrastało trochę nie tak jak chciałem, bo na ten, troszkę na ścieżkę, ale to nic się nie dzieje. Ja tu jeszcze chcę dołożyć do tej ścieżki światełka jakieś, żeby to ładnie wyglądało, więc myślę, że będzie... O, ty, kolego! A mnie próbował zaskoczyć cwaniak. Oj, nie. No. A dorzućmy to tu. Gdzieś ty się tu zrespił, cwaniaczku. Podokładam jeszcze tych pochodni parę, bo nigdy nie wiadomo, a nie chcę, żeby się hamery spiły. Dobra, no chyba tyle tego wystarczy, no też bez przesady, nie? W każdym bądź razie, co chciałbym dzisiaj zrobić? W sumie to nie wiem, kompletnie nie wiem, co bym chciał zrobić. Tarczę bym mógł założyć, no to też trzeba będzie zjeść. Na pewno potrzebuję diamenty, potrzebuję dużo diamentów, ale myślałem też o tym, żeby się wybrać dzisiaj do Netheru.
Bo tak na dobrą sprawę, tak. No, to już wyrosło znowu, tak samo kakao. Bo tak na dobrą sprawę, tak. No co do jedzenia czy takich różnych rzeczy, no to kurczę, no farmę tego mamy i to sporą. Jedyne, co byśmy mogli zrobić, to tabliczki. Tabliczki się robiło chyba, jeżeli dobrze pamiętam, skóra i patyki wokół. Więc skóry chyba już nie mamy, bo ostatnio wszystko zużyłem. Właśnie, wait. Moja droga nie umiera jeszcze. Pożyczymy sobie stąd. Najpierw bym was chciał rozmnożyć. Więc zapraszam. Hop, hop, hop. No, mnóżcie się, krówki. Żeby były małe już gotowe i wtedy zaczniemy zabijać te, bo to tak wiecie, no tak to nie ma sensu, bo zabijemy i nie będziemy nic mieli. Ja tych krów już naprawdę sporo wybiłem. Z drugiej strony, okej. Małe jeszcze dokarmimy, super. Dobra. Siekierę mi mówiłeś chyba. Super. Właśnie, czy ja muszę... Nie, czyli siekierką można w taki sposób. Fajnie. Fajnie. Super niebieski. Dzięki bardzo za podpowiedź. Nie wiedziałem, że można tak zabijać tego, te krowy pojedynczo, że siekierą akurat. A tu jak widać, proszę bardzo. Wszystkiego się człowiek może dowiedzieć. A to wszystko dzięki wam. Co ja chcę w tym domu jeszcze zrobić? Tak swoją drogą, chcę zrobić jakiś coś à la salon. Tak, żeby to wyglądało. A i jakieś użyteczne było. Na pewno jakiś pokój do mikstur. Upiększyć go z zewnątrz, ale to na spokojnie. Nie śpieszy się. Czy 15 skóry nam wystarczy? Oto jest pytanie. Porobiłem też te właśnie szybsze piece, to wszystko. To też dzięki niebieskiej za tipy. Aczkolwiek, no już dzień wcześniej to zrobił. Także spokojnie. Okej, drewno, bo patyków nam nie styknie. Czy ja chcę to dżunglowe? Nie. To zmarnujemy, co się będziemy. Ciach. Czyli tak, patyk. Skóra. O, okej. Tak się to robiło. No dobra. Zróbmy w sumie już full tego. To się nam wszystko przyda. I tak. Tu bym składował głównie. Tu jest kobel składowany, więc można by tak jakby no wrzucić tego kobla tu. Tu jest tego co pamiętam ziemia. Więc jak najbardziej również wrzucimy. Nie to. To akurat do drugiej łapki leci. Tu wrzucamy ziemię. Tu jest tak. Tu są trzy różne przedmioty, więc w sumie zrobię coś takiego. Hop. Dioryt. Tu mamy andezyt. I tu mamy granit. Andezyt. Granit. Super. Tu mamy tak. Piasek, stone i te sprawy. Tu mamy żwir. To też zróbmy to tak. Tak, bo tu chyba też są inne rzeczy. Tak. Tu jest wełna. To wrzućmy to w ten sposób. Tu jest żwir i rzeczy z nim związane, więc również wrzućmy to tak. Tu jest piasek, szkło, stone. Kurczę, no. Zróbmy może. A może jeszcze coś takiego. Od razu lepiej, bo wszystko jest posegregowane. Bardzo mi się to podoba. Te rzeczy z netheru to można by tak na dobrą sprawę do jednej skrzynki przerzucić. I zrobić to na zasadzie netheraku i na przykład soul sandu. O, znowu to samo. Hop. I ramek mamy jeszcze 4, dobra. Rzućmy też od razu to tutaj. To na dół może, bo tego będziemy więcej potrzebowali. Netherraku niekoniecznie. Super, już to jakoś wygląda. Tu mamy na pewno drewno. Tu mamy różne drewno tak naprawdę. I brakło nam ramek. I ja zapewne skóry więcej nie mam, bo jej tak podejrzewam, że nigdzie nie odłożyłem. Czyli trzeba poczekać, aż nam te... Krowy wyrosną. Niefajnie. Mogłem to zrobić wcześniej. No widzicie, przygotować chociaż materiały albo coś ten deseń. Akurat jeden, superancko. Na pewno też więcej patyków będziemy potrzebowali. Tak mi się wydaje. I patrzcie, od razu wchodzę, wiem co gdzie jest, no nie? No to jest, ja wiem, że jest też miliard innych sposobów na lepsze zagospodarowanie terenu, typu zrobienie skrzynki tak. Tak.
jakoś ich w ogóle stawianie, wiecie, no bo bokami do siebie i do końca rozstawianie, czy jakieś hopery nawet można wykorzystać fajnie, jakieś sortownie sobie nawet zrobić. Ja wiem, że jest miliard sposobów na to, tylko wiecie, ja też chcę, żeby to wyglądało estetycznie. Na chwilę obecną, tak jak jest teraz, wydaje mi się, że jest to całkiem ładne. A będzie jeszcze ładniejsze, bo no parę rzeczy się tu zmieni. No fajnie w ogóle te trapy imitują, te liny do trapu, fajnie to imituje taki kran, nie? To się upiekło, superancko, weźmy sobie ze sobą. Prześpimy się, skrzynka pod schodami na skarby, jak to się mówi. Łóżko moje i Wici oczywiście. Krówki, czy one mi odrosły? No niezbyt, więc chyba po prostu będziemy się widzieli za chwilę. Niech one sobie urosną na spokojnie, ja jeszcze poszukam gdzieś tutaj jakichś tych krów chodzących wolno, bo wiem, że gdzieś tu były również. W międzyczasie sobie może zbiorę te plony, zasadzę nowe. Także co, widzimy się raczej za chwilkę. Okejka, zebrałem już skóry ile się dało, zrobiłem też ramki, więc dokończmy w sumie to, co mamy. Czytaj, podokładajmy wszystko, co trzeba. Tutaj są jakieś nasiona, kwiatki, te sprawy. W sumie zróbmy to tak. Ciach. No bo zrobiłem to samo, ja nie wiem, ja tak będę cały czas robił, nie? Poważnie. Dobra, tu mamy deseczki. Super. Barwniki, tu nie ma nic. Ciach. Tu coś jest, tak. Tu są jakieś sadzonki, tu mamy kolejne sadzonki. Jedzenie, pszenica, dobra. W porządku, barwnik. To by pasowało w ogóle zjeść. Tu mamy jakąś trzcinę, te sprawy. Tu mamy jedzonko. Wrzućmy tu może chleb, o, w ten sposób. Tu jest pszenica i tu są nasiona. Swoją drogą, już wiem, co będziemy robili. Tu jest węgiel. O, w sumie wrzućmy węgiel. O, coś się popsuło w moim pięknym ułożeniu. Tu są rzeczy do przetopu, tu są surowce, więc możemy wrzucić żelazo, żeby nie marnować materiału, chociaż i tak mamy go dużo. Tu jest redstone, tu są miecze. Okej, wrzućmy może tutaj od razu, że to są rzeczy z potworów. Gunpowder, te sprawy. Nieważne. Nie będziemy tego jakoś bardzo składować, może później gdzieś to jakoś porozdzielam, ale aktualnie mi się bardzo nie chce. Więc tak, łóżko za daleko, okej. Przejdziemy się do netheru. Czemu do netheru? Tylko muszę wziąć ze sobą na pewno jakąś łopatę lepszą. W sumie czemu ja sobie diamentowej nie zrobię? Tu był diament, z tego co pamiętam. Tak jest. Więc crafting. Zróbmy sobie diamentową. Ten oto sposób. Odkładajmy co niepotrzebne. Tego bardzo nie potrzebuję. Tego też nie. To można wrzucić od razu do przetopu. Zapalniczka się może przydać, drewna tyle nie potrzebujemy, kobla to tam się zrobi na spokojnie, okej. Cobblestone. Weźmy go na razie tyle i przejdźmy się do tego netheru. No, ja pierdzielę. Wiem, że zrobiłem ścieżkę, ale a w sumie przejdźmy się nią, bo czemu by nie. Przejdziemy się do netheru z racji tego, że chciałbym znaleźć twierdzę. Mniej więcej wiem, gdzie ona jest. Mniej więcej. Chyba na Z. Na Zce? Coś takiego. Teraz gdzieś tu miałem kordy zapisane. To było tak. X17, Z213? Tak, X17, Z213. Problem jest taki, że nic złotego nie zabrałem ze sobą. X13, Z... Dobra, czyli jak idę w tą stronę, to X13 i Z w drugą stronę, 200... To było na plusie w ogóle? Tak, na plusie. X20, Z213. Czyli w tą stronę muszę iść, czyli... O, magma. Ten... Nie wiem, jak to się nazywa. To gówno, ale... Pamiętam chyba, że z tego leciały... te kuleczki takie. Porlawy, nie chciałbym się tu przypadkiem utopić, więc zakopę sobie to. O, dwa są.
Wow, ale to bije mocno. I z niego chyba więcej wyleci, prawda? No właśnie. Pewnie jakby one by tu przyszły do mnie. Jeden. Te małe już chyba tak nie biły. Dobra, zbierzmy je sobie tu. Czy z nich nie leciały takie... takie te magma krem, czy coś takiego? Or coś ten deseń? Coś mi się kojarzy? Chyba, że to jest jakiś też procent na lód, albo to nie z tych. No nieważne. Fajnie, że mają biom, w którym się respią. Dobra, 213 zetką, więc ja bym się tu teoretycznie mógł przekopać na drugą stronę. Może byłoby nawet lepiej. W ogóle co to jest za blok? To jest bazalt, okej. Fajno wiedzieć. Żelazny kilof, tak, tera, diamentowe to już w ogóle ten neterak. Czyli w tą stronę jak pójdziemy, to powinniśmy trafić na twierdzę. Zobaczmy, czy nie zawodzą mnie obliczenia. Ale raczej nie powinny. Fajnie jakby się udało znaleźć i fajnie jakby się udało znaleźć tych obrzygańców, co walą tymi kulkami. Nie pamiętam, jak one się, nazywały. No i sobie nie przypomnę. Tak teraz jak się gra w paręnaście giera, nie zwraca się uwagi. Okej, okej, okej. Najgorzej jak się dokopiemy tam, się okaże, że jesteśmy za nisko albo za wysoko. Trzeba będzie do góry ryć. Bo możemy się takim oto sposobem w lawę wkopać. Jest okej. O, dobra, wyszliśmy. Więc fajno. Wyszliśmy dalej. Tu jest więcej tych. Baranów. Dobra, no to let's go dalej. Mamy do przekopania tak na dobrą sprawę sporo. Więc ja się może tam po prostu przekopa i odpalę wam zaraz nagrywanie. No, okejka, dokopałem się, jak widać, do twierdzy. I oho, już blazy. Dobra, o, fajnie, bo od razu różdżka. Był tu ten szkielet przebrzydły, ten, wiecie. Bo one to chyba spawner mają, nie? Tam też jest. Dobra, poblokujmy sobie to na razie w ten sposób. Glowstone'a tu w ogóle sporo jest. Jest fajno. Gdzieś tu się respią te mendy. Gdzieś tu się respią. Tu jest pigment, więc to nas nie interesuje. Fajnie, jakbym więcej tego netherraku miał. Wait, wykopę to. Tutaj może. Zrobiłem sobie kill off przy okazji z tego, z kamienia, no bo w sumie po co marnować ten diamentowy. Ale i tak wykopałem też trochę kwarcu, więc jakby nie patrzeć, instant... Okej, tu nic nie ma, więc instant troszkę levela podskoczyło momentalnie, nie? Właśnie, ten magma krem mi wyleciał swoją drogą, nie zauważyłem wcześniej. Musiałem go po prostu zebrać do eku, nawet nie wiedząc. Chciałbym sobie to poblokować w ten sposób. Okej, one tu mają spawner, super. Oh shit. Fajnie, bo mogę sobie już chyba różdżkę zrobić. Tak. Zablokuję im na razie respienie się pochodniami. Uziwa, jeszcze w ogień wlazłem. Ciężko z tymi blazami jest, ale no, dajemy radę. Tyle bym nie zginął, to jest najważniejsze. Pamiętajmy, że to jest jednak hardcore. No i tutaj te serduszka już się tak szybko nie regenerują. To jest ta różnica właśnie. Zróbmy tak. Okej. Dobrze. Trochę. Wow. Nie no, będzie ciężko. Już widzę, szczególnie przy tym secie, który mamy.
Regenerujmy się, niech one się strzelą. Strzelcie, strzelcie wszystkie. Nie no, masakra, nie, ich tam jest za dużo. Jakbym się przekopał w ten sposób. One są tu. Tu jest nasz ten. Dobra, zrobię to w inny sposób. Przekopę się tam o tak. Czy one mnie tu mogą zaatakować? O, to jest pytanie. Wydaje mi się, że na jeden blok nie powinny, aczkolwiek... Fajnie, bo ja potrzebuję tylko jedną pochodnię tam dostawić. Z drugiej strony mogę sobie zrobić taki tutaj... grinder, jakby to tak, że tak to nazwę wstępnie. Dobra, zróbmy może tak. Małą przebudowę. Tutaj schody dostawmy w ten sposób. Niech to będzie okejka. Niech to będzie po prostu tak. I tu do góry. A ja sobie tam zrobię mały dojazd do nich. Tak mi będzie nawet prościej. Tak. Nie fajnie, nie fajnie. Koledzy. Nie fajnie. No kurde, to mnie trafiło. Poważnie. Nie, no dobra, z tymi blazami jest przerąbane. Będę musiał to przerobić tak swoją drogą na jakąś farmę czy coś w ten deseń. Ciężkie są te blazy na tym hardkorze, naprawdę. Aha, no i takie coś by jeszcze trafia. No wyjebane są te blazy. Chciałbym tam pochodnie postawić, ale to będzie naprawdę chyba ciężkie. I a wykonalne wręcz bym powiedział. No chociaż dobra. Tu jest przejście. Takie średnie. Zróbmy tak. Ale tu teraz mogą wlecieć. Blokujmy sobie to tak. Zjedzmy przede wszystkim. To one tle biją, ta? Aha. Nie no, ja nie wiem jak to mam zablokować w realny sposób. Teraz się już chyba respić mędy nie powinny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ile ich tam jest? 4 są. Dobra. Za dużo. Są 3. What the shit? Jedno serduszko. Powiem wam, że tak blisko śmierci na tym save'ie to chyba jeszcze nie byłem. I dużo ryzykuję w aktualnym momencie, ale... Skąd on przyszedł w ogóle, ten Blaze zażegany? Gdzieś tu jeszcze chyba jest spawner drugi. Jak się dwa trafiły, to wow. Ja jestem w szoku, bo poniekąd fart. Dobra. A, ja tarczy nie mam. Okej. Cofka. Zaraz. Tarcza. To nie tędy. To trzeba się wrócić. Zaskoczyć na górę. Tarcza jednak istotna sprawa. Więc ja zaraz wrócę z tarczą. Okej, wróciłem z tarczą. Więc zobaczmy co się teraz podzieje. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Clear. Zakopmy to w sumie, żeby nas nie denerwowały. Zrobiłem sobie też skrzynię. Ender przestał od razu. Tam Dromryja, tu ich nie ma. Tak w sumie to warto by sobie to... Co? Jednak się zrespił? Czyli chyba, że one... Chyba, że one jednak się tu respią na tym. W jakiś sposób mi nieznany. Tak też może być.
Dobra, zakopmy sobie to w ten sposób. No może tak być. Wow, 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 wow. Już jestem strachliwy, nie? Bo prawie zginąłem, więc... Tam jest kolejny blaze, tu jest kolejny blaze. Chodź, chodź, byku, chodź. Dobra. Palić konsekwencje. Przelutujmy to do końca. Tylko problem jest taki, że mi się pochodnie kończą. Więc tak na dobrą sprawę... No nie, no nie gadajcie, że tu jest kolejny spawner tych ment. Dobra, zakopmy to na razie w ten sposób. Chcę to tak oznaczę i nie mam oczywiście pochodni. No ale dobra, no jako tako nie jest tutaj jeszcze źle. Boję się tylko, żeby się nie zgubić. Różek już trochę mam, więc w sumie będzie można jakieś miksturki porobić niedługo, tak mi się wydaje. Chcę, żeby tu był koniec i jakiś ładny biom. Uuu, kolego. Czy ja mogę jakoś nie umrzeć od tego? O! O matko! O matko! Więc jednak zabezpieczenie się w postaci potionów i innych rzeczy nie było takie głupie. No, strzelaj, 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 kumpel. Dobra. Te szkielety są naprawdę niebezpieczne. I trzeba sobie budować korytarze, żeby one nie przechodziły, bo one chyba na 3 miały. Z tego co pamiętam. Skurczybyki, no. Ale taki ci ciachnie i się robi lipa naprawdę, nie? Tu nic, tu nic, tu nic. Dobra, pusto, 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 kompletnie pusto. Ale i tak sobie to postawię, tak w razie W. Bo te mendy się mogą w każdej chwili chyba tu zrespić. Dopóki tego nie oświetlę zapewne. A pochodni nie mam i w sumie też nie wziąłem węgla do skrzynek. A mogłem tak zrobić. Jezus, te blaze już mnie denerwują, nie? Tym swoim dźwiękiem. Fajnie jakby tu się udało jakieś skrzynki znaleźć. Chętnie bym sobie to przelutował. Tu się raczej zrespić nie powinno. No i tam się zrespił menel. Wow. Chodź, chodź. Czyżby kolejny spawner tam był? Chodź, kumpel, chodź. No dobra, tu zapewne będzie koniec, bo już widzę, że tam jakby się kończy. Tu jest lawa, tu jest szkielet. W ogóle nawet nie wiedziałem kiedyś, że się szkielety respią. Dobra, mniejsza o większą. Trzeba zrobić diamentowy set, trzeba go zenchantować i potki jakieś na resistance, te sprawy na odtrucie, bo te skurczysyny naprawdę mocno biją, nie? Jak to mi przypieprzyło, to ja w ogóle byłem w szoku. Dwa serduszka, no ledwo, ledwo. W każdym razie, przelutuję to na spokojnie. Zrobię set lepszy. Wtedy się będziemy bawić. Nie, nie tu. Pomyliło mi się oczywiście. Tu mamy wyjście, zróbmy to może w ten sposób. Nawet. Żebym bardziej kumał, że to jest tu. Tam blazy mamy ogarnięte. A wydobądźmy sobie to free exp. Why not? Dobra, fajnie. Możemy zrobić... Potki, nie zaatakujesz mnie, prawda? Miętniku, ty. On się tu wziął. Użyli się chyba, nie? No ale trudno. Nie mam nic złotego przy sobie. Zapewne dlatego mnie zaatakował. No trudno. Tak czasem bywa. Wrócimy. Zobaczymy. Co tam się ciekawego u nas dzieje. Pewnie noc jest, tradycyjnie, jak żeby inaczej. Tu muszę jeszcze jakoś się pobawić z tym portalem i tym wszystkim, żeby to jakoś fajnie zabezpieczyć. Dziwne dźwięki strasznie tu są. Co to w ogóle jest za blok? To jest też jakiś bazalt? Blackstone. Nie wiem do czego, ale biorę. Pewnie się dowiem z komentarzy. Czyli tak, plany, zlutować to, nagrać wam ewentualnie jak to będę lutował. Do Nethera się nie zbliżać aktualnie, bo łatwa wyjebka, te sprawy. Fajne bugi.
przy renderowaniu. Misia mamy zrobionego, dom trzeba dobudować, trzeba go poprawić ładnie. No i kurczę, tak na dobrą sprawę, ja nie wiem, co mam robić. Może do Endu się niedługo udam, zobaczymy. No, muszę wydobyć diaksy, te sprawy, bo bez tego to ani rusz dalej, no nie? Jakby nie patrzeć. Czy się nic nie zrespiło złego? Nie. I naprawdę ładny ten miś jest. W sumie moglibyśmy sobie jeszcze zrobić statyw alchemiczny, tylko chwilę, jak się to robiło? Chyba były... alchemik? Nie. Statyw alchemiczny. A co tam? Na wizji się dowiem. Aha, okej. Okay. Czyli tak, potrzebujemy kobla. Na pewno kobla. Raz, dwa, trzy. A niech już tak zostanie. To było chyba w ten sposób. Zgadza się? A jak oczywiście, że się zgadza. Tylko, że problem jest taki... nie znalazłem brodawek. Muszę... Bo nie mam, prawda? Nigdzie. No nie mam. Muszę po prostu przejść i poszukać brodawek. Ale fajnie, bo przynajmniej jedną rzecz już możemy zrobić. U Zegasta w ogóle też ostatnio, jak byłem w tenterze, ogarnąłem. Nie wiem, to nagrałem czy nie w sumie? Już nie pamiętam nawet. Dłużmy ten Blackstone, tak samo denerwują mnie te pająki. Nie wiem, gdzie one są. Zaczynają mnie irytować. I to ta quest irytować. Zapewne na dachu, który oświetliłem, jak to tylko jest możliwe. A i tak te mędy tam wchodzą albo się respią. Czy nawet nie wiem, w jaki sposób. Gdzie jest? No tu oczywiście, że tu, no gdzieś by indziej był. Jakżeś ty tu wlazł? Bo jak ty się tu zrespiłeś, bardziej pytanie. Jeszcze jeden gdzieś jest? Tu go nie ma. Może po tym wylazł, ale wątpię. No nie wiem. Duża przestrzeń. No ty... Wód! Skąd? Tu. Skąd? No już naprawdę nie mam pomysłów, co tu może być nieoświetlone. Tu bardziej. Za domem. No nie wiem, nie wiem. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, co byście chcieli, żebym zbudował, bo w sumie do tej pory nie dostałem, tak jak prosiłem, informacji, co byście chcieli. Co byście chcieli może, żebym zrobił, gdzie poszedł. Oczywiście wskazówki jak najbardziej chętnie przygarnę, bo lubię. W międzyczasie pobawię się w kopalni, pokopę diamenty, przelutuję to, poszukam tych brodawek, ja je muszę znaleźć. Ogarnę dom, coś tu poprawię, no nie wiem, no tu jest dużo do robienia, więc ewentualnie jakiś może timelapse się pojawi. No zobaczymy, na spokojnie, na spokojnie. Dzisiaj taki krótszy odcineczek, taki bez pomysłu, na spontanie, no ale ja już tak mam, że na siłę nic nie zrobię, bo muszę bardziej pomyśleć nad tym wszystkim. Dobra, myślę, że zakończymy sobie tutaj dzisiaj, ewentualnie jakby było za krótkie, może wam coś jeszcze dogram do tego. W każdym bądź razie. Pamiętajcie, żeby łapeczkę zostawić piękną, subskrypcję, na Discorda do nas wejść. Startujemy z serwerem Skyblock na dniach. Jeżeli ktoś dotrwał, to już wiecie, zapewne w dniu wrzucenia odcinka lub dzień wcześniej będziemy startować. Na Discordzie dostępne info, jakby ktoś chciał pograć z nami. Serwer Survival również jest dla was. Może to będzie na streamach, może nawet na YouTubie, zobaczymy. W każdym razie, tak jak mówiłem, łapka, subeczek, dzwoneczek. Na Discorda zapraszam, na Twitcha. Trzymajcie się, do następnego odcineczku. Pa, pa, hej, hej.